W Dębickim Muzeum Regionalnym można oglądać wystawę Dębica pod znakiem Czerwonego Krzyża. Ekspozycja została przygotowana w związku z obchodami 90-lecia PCK w Dębicy. Historia PCK została opowiedziana przede wszystkim zdjęciami. W większości należą do Zbigniewa Szurka, działacza czerwonokrzyskiego, który od lat dokumentuje dzieje tego ruchu. Chciałem pokazać wszystkie zebrane dotychczasowe dokumenty, zdjęcia, różne odznaczenia, różne pocztówki, widokówki, znaczki pocztowe, który również jestem projektantem tego wszystkiego. I to chcemy, żeby po prostu społeczeństwo dowiedziało się coś więcej o tej naszej działalności. Jacek Dymitrowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy, podkreśla, że ruch czerwonokrzyski jest bardzo ważnym ruchem dla ziemi dębickiej. Ta idea znalazła tutaj swój oddźwięk i masa osób stąd pochodzących tutaj, ludzi z Dębicy, wstąpiła, działała w tym ruchu, zarówno jak i sanitariusze, jako wolontariusze, lekarze, jak i również honorowi dawcy krwi. Pamiętajmy, że od 60 lat ruch HD-ków, czyli honorowych dawców krwi, jest nierozerwalną częścią Polskiego Czerwonego Krzyża. I właśnie ta wystawa jest poświęcona pamięci tych ludzi, którzy swój czas, swoje życie, swoją krew przelewali i ofiarowali innym. Ten rok jest stuleciem działalności PCK w Polsce i 90-leciem działalności w Dębicy. W tym roku zaplanowano wiele imprez związanych z ideą czerwonokrzyską oraz wydanie albumu, w którym znajdą się zdjęcia z najważniejszych wydarzeń działalności tej organizacji w Dębicy.